Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank, odcinek przedostatni. Tak, mówiłem, że będzie to ostatni, ale jednak nie będzie tak ładnie porówno. Będzie to jednak przedostatni odcinek. I czemu nie zrobiłem odcinka ostatniego? Ponieważ gdybym zrobił odcinek ostatni, wyszłoby nam godzinny odcinek i nikt by tego nie obejrzał. No. Więc jesteśmy znowu na tej samej planecie, co na początku poprzedniego odcinka. Aczkolwiek... tym razem idziemy inną drogą, aby wreszcie dowiedzieć się pewnych rzeczy. I to, że się teraz tutaj zatrzymałem na chwilę, to jest spowodowane tym, że nie wiedziałem, którym przyciskiem się machało. I przez chwilę wydawało mi się, że to jest ciastko. Tak, na marginesie. Ciastko na marginesie, co ja gadam? Tak nawiasem mówiąc. Więc jest to przedostatni odcinek. Podobno seria wam się podobała, ale po skończeniu serii daję sobie miesiąc przerwy z Ratchetem i Clankiem. Czyli... No nie wiem ile, ale... Dokładnie, ale maksymalnie stawiam na miesiąc przerwy, ponieważ muszę sobie przypomnieć Ratchet i Clanka dwójkę i to będę robił na Wicie. Później jeszcze muszę nagrać gameplay. Mogę powiedzieć tak. Ratchet & Clank 2 nie szybko się pojawi. Bo mogę to zrobić live playem, ale... Nie będziecie mieli bardzo jakiegoś fajnego komentarza czy coś. Znaczy, no tak, mogę to zrobić, ale nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać, jak mówię, jest, albo mieli dużo wycinania głosu mojego. Bo na pewno wreszcie Clanku dwójce bym robił dużo cięć, z tego powodu, że... No nie wiem, no w Let's Play z jedynki mi całkiem nieźle poszło, to... Jeszcze się zastanowię. Czy zrobić z live play od dwójki, czy tak jak mój jest plan od Gladiatora robić live playem. Ale jak mówiłem, coraz bardziej będę robił gry live play, ponieważ to jest bardziej dla mnie zabawne, lepiej się wszystko nagrywa, szybciej się wszystko nagrywa. Więc... No nie wiem. Nie wiem jak to zrobić. Nie wiem. Jak chcecie mi spróbować podjąć wybór, to da. Ale będziecie mogli być pewni, że... Gry typu... Rayman 3 nie będą live playem. No na Rymena 3 nie mam siły, jeśli chodzi o live play. Ciągle manipuluję głośnością w moich słuchawkach. Jest to złe. I od teraz chyba nie będę nienawidził słuchawek, które mogą być... regulowaną głośność mogą mieć w prawej i lewej słuchawce. Wolę mieć taką... Pojedynczy ten subak. Ale przejdę sobie do gracza tutaj Clanka 2, będzie wszystko cacy. Będę mógł ocenić, jak się grało na Wicie. Gracza tutaj Clanka 2, jak na razie sądzę, że dobrze. Chociaż misję... Nie będę spoilerował. Więc
tak, to są jakieś dziwne części robotów w tej fabryce. I to właściwie nigdy się nie pojawiają. Smutne. To bardzo. Tu. Więc... S5 są teraz z Little Big Planet. Niestety nie zrobiłem PS5 z PlayStation Vita i zaraz wyjaśnię, ale przechodźcie na te PS5, bo nie mam o czym gadać i ostatni PS5 miał godzinę, ponieważ Little Big Planet jest nudny jak ptaki z olejem na PSP. Więc przechodźcie na te PS5, bo normalnie ja tam się zanudzam, jak nie ma pomiarowego. A to dosyć ostatnio częściej wychodzi. I dziwny glitch był graficzny. Otóż ten glitch, czyli że śnieg nagle na ekranie zaczyna być spowodowany jest tym, że ta bomba, ta rakieta naprowadzająca chciałaby być. Rakieta ma limit i ten limit się oznacza tym, że się pojawia zakłócenia się pojawiają i w końcu tracimy kontakt z naszą rakietą. I prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że nie wiem, jak gracie w Minecrafta, to tam są czanki 16 na 16 kratek, to prawdopodobnie tutaj jest limit właśnie... Prawdopodobnie byłem na dwóch limitach obszarów i to przez to jest, że był limit, były takie kółka, w sensie limit obszaru i dlatego się nie udało. Jako już piksel jest sprytny, to myślę, że zaatakuje od drugiej strony, wtedy się nie kapną. I możecie się spodziewać, że ja takich momentów w Ratchet & Clanku dwójce będę miał sporo, że będę uciekał i... z innej strony atakował przeciwników, żeby zaoszczędzić sobie bólu i nerwów. Ale tak, PS5 z Vity. PS5 z Vity nie było, ponieważ nie mam tak właściwie co wam pokazać na tej Vicie, bo mam tylko Raymana Origins i Retro City Rampage z jakichś płatnych gier. Reszta moich gier to jest Image Instruments, tylko po to, aby się odstresować i zagrać sobie coś. Oraz... I trylogia Ratchet & Clanka, więc to właściwie nie mam co wam pokazać na tej Vicie. Więc do PS5 z Vity zaczekamy, aż będę miał kartę pamięci do Vity i jakieś fajne gry na to pościągam, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jakość też nie będzie za dobra, ponieważ będę to nagrywał kamerą internetową, bo nie mam jakiejś lepszej, albo chociaż jakieś rzeczy do zgrywania obrazu z Vity. Ale może jak będę miał PSTV, to jakoś się rozwiąże ten problem. Jak jeszcze będę nagrywał, bo powiem wam szczerze, że miałem taką... Boję wam się zwierzyć, bo wy jesteście moje ziomki, to... mnie wysłuchacie. Bo miałem ostatnio taką... dość częściej mam taką... depresję nagraniową. Tak, wiecie, wiem, że powie ktoś... O, gamer. Po prostu miałem taką depresję, że kurde, nikt nie przychodzi. No po co w ogóle ja mam... co nagrywam. Umilam w sobie mój czas, ale no na dłuższą metę po co mi to? Równie dobrze bym mógł sobie grać w coś prywatnie. No i taką depresję miałem. Bo dość często ją taką miewam ostatnio, depresję nagraniową. I ciągle się zbijam z tego tropu i... wiem, że takie coś na początku może być, aczkolwiek wiem, że też trzeba
poczekać i jak to mówią, było kiedyś takie ładne, znałem kiedyś takie ładne przysłowie, idealne na taką mowę, akurat w tej chwili jej nie pamiętam, coś w tylu czas leczy wszystkie rany, ale nie powiem wam dokładnie tego przysłowia, aczkolwiek mogę powiedzieć, że z czasem wszystko przyjdzie. Może nie szybciej, może nie później, ale kiedyś przyjdzie. I trzeba na to poczekać. I ja sobie zdaję z tego sprawę. Niestety moje ambicje raczej tego nie popierają i dlatego tak się dzieje. Więc no, staram się jakoś siebie zbić z tego, więc powinny jakieś dziwne rzeczy się robić ze mną. Rodzinne spotkanie. Wiem, teraz zeszłem kompletnie z takiego poważnego tonu. Ale tak, rodzinne spotkanie. I siostra! Challenge accepted. My fellow Blah. Our synthetic world is now fully functional and ready for habitation. I mam nadzieję, że podobał wam się Sonic Souls, bo obecnie jak ja wstawiłem materiał z Sonic Souls, teraz właśnie nagrywam Ratchet & Clank'a. Więc jest okej. Okay. Więc jest super. I powiem wam szczerze, coraz to bardziej nie mogę się doczekać się Ratchet & Clank'a Nexus na PS Vita. Po prostu bardzo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bo Ratchet & Clank Nexus na PlayStation 3 wyglądał nieziemsko. I chciałbym wiedzieć, czy Vita jakoś udźwignie Nexusa. Czy może go udźwignąć w ogóle, bo jeśli udźwignęło 3 Ratchety i Clanki, to super. Tylko szkoda... No tylko szkoda, że Gladiatora nie dali. No fakt, taka scenki i w ogóle. Ale szczerze chętnie bym sobie pograł w Gladiatora na bicie. Bym skipował wszystkie cutscenki, bo wszystkie cutscenki znam, ale bym grał, bo w tą grę się bardzo super gra. A stuprocentowanie jest nieziemskie. Mówię wam, wszystkie bronie mam wylewelowane na 100%. To było piękne stuprocentowanie tej gry. Jak jeszcze platynę w niej zdobędę, to będę usatysfakcjonowany doszczętnie. Fajnie mi się tak gada do mikrofonu, mogę się wtedy wygadać. Ale na lewie to jest fajniejsze, bo wy możecie mi odpowiedzieć, jakieś opinie dać do tego, co mówię. Albo strzelić jakimś sucharem. Pogoda. Wieje wiatr i chmury na niebie. Rano jeszcze świeciło słońce. I muszę wam się przyznać, że prawdopodobnie po kupnie PlayStation TV i oczywiście kupowaniu gier na Vita, bo zacznijmy od tego, że ja parę gier na Vita też chcę sobie kupić. Wiecie co? Mamy sporo czasu, to mogę wam zdradzić, jakie chcę gry na Vita sobie kupić. Właśnie, ja sobie zrobiłem listę, jaka platforma mi się bardziej opłaca ten sposób, o którym wam mówiłem niedawno, czyli jak najlepiej sobie wybrać ten konsolę, więc na Vita postaram się jakoś zdobyć Gravity Rush, no oczywiście Ratchet & Clank Nexus w wersji pudełkowej, bo wersję cyfrową nie zamierzam kupować. Terraria, choć słyszałem, że Terraria jest... Nie, Don't Starve.
co słyszałem, że jest crossbuyem z PlayStation 4, więc jak tak, to bardzo się z tego cieszę. Little Big Planet, ponieważ, no, wie tam serię, grałem tylko w MediaMarku, ale sądzę, że będzie ok. Lego Ninjago, te wszystkie trzy części, co wyszły. Lego Chima, Laval's Quest, jakoś tak. Rayman Legends w wersji pudełkowej, gdyż postanowiłem sobie tak, że Rayman Legends i Origins będę musiał mieć w wersji pudełkowej, więc postanowiłem sobie tak, że Origins na PS3 kupię w wersji pudełkowej, bo mam w PSN nienawicie i Legends sobie kupię pudełkowe na Wicie. Escape Plan na Wicie. Terraria Overworld. Jeśli będzie crossbuy z PS3, to jestem usatysfakcjonowany po boki. Minecraft Story Mod, ponieważ lubię Minecrafta, a chciałbym zobaczyć, jak Telltale zrobi z tego historię. Prawdopodobnie będzie to w wersji pudełkowej, ale przeżyje. Shovel Knight, czyli gra typowo naśladująca NES-a. Fez i Velocity 2X. Velocity już grałem na PSP, aczkolwiek kupię sobie Velocity 2X oraz Velocity oryginalne i Velocity Ultra, czy jakoś tak to się nazywało. No więc to są gry, które chciałbym na Vita. I tak się wam zwierzę. Trochę mi to zajmie zbieranie na nie wszystkie, ale z czasem wszystko przyjdzie. I możliwe, że kupię sobie na PlayStation 3, tak dla siebie, trylogię Jacka i Daxtera oraz trylogię Slaya Coopera. Ponieważ obydwie te kolekcje mają crossbuy z PlayStation Vita, więc mogę sobie ściągnąć ten na PS Vita i na PS Vita. I jeżeli mi się spodobają te gry, zrobię let's play. Jeżeli, więc macie szansę na maraton Jacka i Daxtera oraz maraton Slaya Coopera, tak 50-50. Bo jeszcze Slaya Coopera 4 sobie chcę kupić. Więc tak, co sobie postanowiłem, że po PlayStation TV, po kupnie tych wszystkich gier, będę zbierał na nowe Nintendo 3DS XL. Czarno oczywiście, bo ja sobie nie wyobrażam w ogóle innego koloru konsoli niż czarna, dlatego mnie boli, że PlayStation 1 został wydany tylko w szarym kolorze. Znaczy wiem, że jest ta czarna wersja PlayStation 1, ale ona została wydana, z tego co wiem, tylko w Japonii. Więc macie ode mnie serdeczny palec z PlayStation. I na niego mam strasznie dużą chrapkę na gry. Jest ich ponad 24, jakie chcę sobie kupić. A czemu aż tak dużo? Ponieważ wliczamy również gry z DS-a. Ponieważ gry z DS-a chodzą na 3DS-ie. A ja bym chciał najwięcej tytułów na 3DS-a sobie zobaczyć i powiedzieć wam, jak oceniam 3DS-a. I czemu XL i czemu nowego? Ponieważ nowego, dlatego że do tego starego 3DS-a mają wyjść jakieś dodatki, które mają go wyrównać z nowym 3DS-em, a ja się nie lubię bawić tak zbytnio w dodatki. Ja w dodatki się lubiłem bawić za czasów PSP, ale od tego czasu już nie chcę mi się z żadną inną konsolą. Do Vity możliwe, że będę kupował uchwyt, ale to tylko tyle. Do 3DS-a pewnie też wkrótce. Jak będę miał tego 3DS-a, to też pewnie do niego kupię uchwyt. W ogóle też słyszeliście, że PlayStation TV można już przemienić w PlayStation Vita. No, jakaś chyba japońska firma zrobiła uchwyt na PlayStation TV, który robi z niego Vita i tada. Możecie sobie kupić wtedy ten uchwyt, Vita TV i tada, macie normalną Vita. No, może nie otworzycie na tym wszystkich gier, ale zawsze to coś. I tak. Co ja gadam? Co ja chciałem mówić? A!
No, że strasznie dużo ma wyjść tych dodatków do Nintendo 3DS-a zwykłego, więc nowy 3DS będzie lepszym wyborem. A czemu XL? Ponieważ wolę te większe ekrany i po kupnie Wity strasznie mam teraz defekt do PSP, gdyż no, ekran PSP z porównując do Wity jest strasznie malutki, ale sądzę, że z czasem mi to minie. Bo, że tak powiem, ubolewam na brak gier do Wity. I nie o to chodzi, że po prostu nie ma żadnej dobrej gry na Wity, bo ja sami widzieliście, ile mam w planach do kupienia. Oczywiście Terraria Otherworld dopiero wyjdzie prawdopodobnie w wakacje albo gdzieś pod koniec roku. W każdym razie jak w wakacje, to będę bardzo smutny z tego powodu, gdyż w wakacje również wychodzi Ratchet & Clank Nexus, więc szybko sobie na tą Terrarię nie uzbieram. Sądzę, że coś wymyślę. W każdym razie... W każdym bądź razie po prostu... To, że nie mam karty do Wity, to mnie ubolewa, bo tak to on cały czas grał tylko w... Na przykład Minecrafta, w Raymana, w PlayStation All-Stars Battle Royale, w Ratchet & Clank'a Q-Force, bo chcę zobaczyć, jak to się będzie grało w Q-Force na... No, Q-Force, nie lubię załoga Q mówić. Proszę się to wymawia. W sensie się... Co tam jeszcze jest? Co tam jeszcze ma? Chyba tylko ty. O, Beat Trip Runnera. Jakieś darmówki pewnie, bo zanim jeszcze ściągnąłem sobie Rayman Origins, zanim sobie postanowiłem, że ściągnę Rayman Origins, a wszystkie gry usunę, jeszcze byłem maniakiem tych free-to-playowych gierek z PSN-a, czyli gier typu No Heroes Allowed, które wyszło również na PSP, ale w innej wersji i nie będzie z niej PS5 z oryginalnego No Heroes Allowed, ponieważ nie ogarniam tej gry. Oraz z Run Sackboy Run. Strasznie się w te gry wkręciłem i jak będę miał znowu... Jak będę miał kartę pamięci, to wtedy... Będę grał w grę. I tutaj macie przykład, jak używać PDA. Chyba po raz pierwszy użyłem PDA, tak właściwie. Ale sobie śrubki w Ratchet & Clanku 1, to strasznie było ich mało. I tu właśnie polecam wersję witową w Ratchet & Clanka trylogię. Ponieważ... Jest ten glitch z nieskończoną liczbą śrubek, który wam pokażę jako bonusowy, ale już wam mówię. Wersja witowa ma to do siebie, że Wita nie czyta płyt, co wchodzi dodatkowo w tym, że nie wydaje hałasów z czytaniem płyt, więc jest kompletnie cicha, nic nie robi, więc wystarczy, że sobie ją na noc albo nawet na cały dzień podłączycie do prądu jako czymś kółko, jak z czymś przygnieciecie, żeby było cały czas wciśnięte i ten glitch działał. I tada, po całym dniu na przykład pójdziecie sobie spać, potem pójdziecie do szkoły i na wieczór sobie zobaczycie, ile macie śrubek w Ratchet & Clanku, to please, już macie wszystko, macie Rhino. Wszystko. Szkoda tylko, że tych śrubek nie da się importować do Ratchet & Clanka 2. Wtedy to by już było... To by już było super, ale glitch z nieskończoną ilością śrubek w Ratchet & Clanku 2 też istnieje. Aczkolwiek jest możliwy tylko i wyłącznie po ukończeniu gry, tak chyba właściwie na 100%. Czyli zebranie wszystkich skill pointów i tak dalej. W każdym razie, żeby odblokować widok z pierwszej osoby.
Uff, aż mi szczęka zaczęła trochę boleć, tak się rozgadałem. I po kupnie tego 3DS-a ocenię wam te Soniki, które sobie zakupię, bo oczywiście wszystkie Soniki to must have'y moje na 3DS-a. I tak, przyjrzę się bardziej tym grom, bo recenzji nie mogę wam dać po tych wszystkich Sonikach, które tak na szybkiego nagrałem, czyli Sonic Boom, Shattered Crystals i Sonic Rush, Sonic Rush Adventure, Sonic Colors, Sonic Generations na 3DS-a, Sonic Lost World, chociaż nie pamiętam, czy Sonic Lost World też nagrałem na 3DS-a, czy tylko na Wii U. Co tam jeszcze? Nie wiem, czy też nagrałem Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, ale jeśli tak, to fajnie. No i tylko tyle z Soniców jest. Z jakiejś Mario wam też mogę taką krótką recenzję wam dać. I z klona Minecrafta oczywiście, bo chcę zobaczyć, jak Nintendo zrobiło tego klona Minecrafta. Bo póki nie wyjdzie jakiś oryginalny Minecraft na Wii U i 3DS-a, to takie coś to jest świetne, bo na DS-a był homebrewowy, czyli powiedzmy, że indie, za darmo, klon Minecrafta nazwany DS-Craft. I na emulatorach on nie działa, grałem tylko raz u tego mojego kolegi. Niezbyt fajnie się grało, powiem szczerze, chyba bardziej wolę Lamecrafta. Ale może to tylko z przyzwyczajenia. I tylko tyle mogę wam powiedzieć. Jeśli chodzi o ten Cube Creator 3D, to nie wiem, co o nim mówić. Uff. Ale nadal Vita mi się nie znudziła w kwestii samego systemu, bo ludzie by pewnie już narzekali, że o, na Vita nie ma gier. A taki człowiek jak ja, który musi bardzo długo zbierać często na gry, to dla niego to się nigdy nie kończy prawdopodobnie. I zdradzę wam, że nawet jeśli wyjdzie exploit na Vita, który będzie cały czas działał i będzie na niego można wgrywać, nie wiem, gry w formacie ISO czy coś w ten deseń. Nie gry na PSP, tylko gry na Vita, to nie będę przerabiał mojej Vity. Z tego powodu, że ona mi się szybko znudzi. A jeżeli chodzi o PlayStation TV, to przerobię. I teraz zapytacie się czemu, jaka jest różnica? Taka jest różnica, że PlayStation TV tylko przerobię po to, aby grać w gry z PSP na pełnym ekranie i zobaczyć, jak one wyglądają. I tylko po to sobie przerobię PSTV. Według mnie to jest chyba najlepsza opcja, jak zagospodarować taki exploit czy coś. Bo to już nie jest zabawne. Może za czasów PSP to było zabawne, bo wszyscy piracili i tak dalej. Ale no nie. I nie, jeszcze się nie zabrałem do nagrania historii Knuckles of Sonic 3 and Knuckles. Aczkolwiek, no nie sądzę, że szybko nagram tą historię. No fakt, muszę ją nagrać, bo jest kanoniczne, ale historia Knucklesa ma to do siebie, że jest trudna. Jest trudniejsza od historii Sonika. I to jest dla mnie, no niemiłe. Powiem szczerze, niemiłe. I niech ktoś mi wyjaśni, co się stało z tym statkiem. Jak ja to wróciłem bez tego statku? Czy on wybuchł, czy co? I nie pytajcie się mnie, czemu sam założyłem tą maskę tlenową. Wszystko
skoro Ratchet ją automatycznie zakłada. O! Ale mi szczęka popękała. Znaczy nie popękała, ale... Wiecie o co mi chodzi, po prostu strzyknęła dwa razy. I tak, PlayStation 4 na pewno szybko na nie nie uzbieram, albo cokolwiek. Dlatego na różne takie typu konkursy ja czyham, typu wygraj PlayStation 4, gdyż aż mnie głowa boli, jak myślę, ile ja czasu bym musiał zbierać na to PS4. I... Tak, na PlayStation 4 dość mało gier jest, aczkolwiek też mam parę, to znaczy chyba najmniej mam właśnie na PS4. Są to Knack, Ratchet & Clank 2015, Sonic the Hedgehog 2015, Don't Starve, Minecraft, żeby zobaczyć co tam zmienili, Octodad oraz Shovel Knight. I Shovel Knight jest na wszystkie platformy od razu. Crossbuy. I to jest cała moja lista na PlayStation 4. Co kupić, bo Terrarię możliwe, że od razu mam w Crossbuyu, bo nie wiem, nie sprawdzałem tego. I Terrarię Otherworld też prawdopodobnie będę miał w Crossbuyu. I... No nie wiem. Jak żyć, ludzie, jak żyć? Ale się poczeka chwilę na te wszystkie gry. Prawdopodobnie te Ratchety i Clanki będą już wychodzić na PS4. I to jest właśnie dla mnie smutne, bo... Zauważmy, że na przykład... Nie wiem, takie hity jak... Little Big Planet 3 wyszło na PS3 i na PS4, więc... Nie wiem, mogliby jakąś wersję mniej zaawansowaną graficzną wydać na PS3 i to by mnie bardzo... Bardzo usatysfakcjonowało, bo PS4 przez długi czas nie będę mieć. I jedyne co dla mnie będzie możliwe, to obejrzenie filmu z Ratchetem i Clankiem. I na tym się kończy moja historia z Ratchetem i Clankiem na obecną chwilę. Że od jedynki będę mógł znać historię aż do filmu. Nic więcej. Więc tak, już jest koniec materiału, się zagadałem. Widzicie pewnie teraz czarny ekran, więc dziękuję wam za oglądanie i cześć!